gospodarstwie Kamila w rolnik szuka żony 8 nie zabraknie emocji w najbliższym odcinku i poleją się łzy. Tymczasem jedna z kandydatek Kronika ujawniła Romka tajemnicę na temat pobytu w gospodarstwie. Żałuję, że się zgłosiła. Kamil z Rolnik szuka żony to zdecydowanie najsympatyczniejszy uczestnik 8 edycji i choć wybrane przez Rolnika kandydatki początkowo wzbudzały ogromne kontrowersje, obecnie fani programu jednogłośnie twierdzą, że mężczyzna faktycznie poszukuje w programie miłości, a nie popularności. W sieci pojawiają się sugestie na temat tego, którą z kandydatek wybierze Rolnik, a ostatnio jeden z portali pisał wprost, że jest zakochany w Joni. Teraz jedna z kandydatek Kamila zabrała głos w sprawie programu i zdradziła, czy żałuje udziału w Rolnik szuka żony. Nie uwierzycie, o kogo chodzi. Joanna z Rolnik szuka żony 8 zdradziła, czy żałuje udziału w programie. W 8 edycji Rolnik szuka żony coraz większe emocje. Wielkimi krokami zbliżają się wybory kandydatek i kandydatów, a to oznacza trudne decyzje dla uczestników. W nowym odcinku już wiadomo, że z programem pożegna się Ryszard, kandydat Elżbiety, a tymczasem u Kamila zrobi się naprawdę dramatycznie i poleją się łzy. Jak wiadomo, finał 8 edycji Rolnik szuka żony owiany jest tajemnicą, ale uczestnicy powoli zabierają głos w sprawie tego, co dzieje się w programie. Niedawno Stanisław zdradził, że wcale nie mieszka w 200-letnim dworku należącym do jego rodziców, o czym miał wspominać przed kamerami, a teraz Joanna, kandydatka Kamila zdradziła, czy żałuje, że zgłosiła się do programu i na swoim instagramowym koncie napisała: nie żałuję, bo poznałam wielu cudownych ludzi, w tym Izy i Justyny, cudowne kobiety. Uświadomiłam sobie, że mam odwagę i dodatkowo jest to mega doświadczenie, wyznała Joanna w relacji na Instastory. To nie wszystko. Joanna w relacji na Instastory odpowiedziała na pytania swoich obserwatorów i wyznała, jak wyobraża sobie swoje życie za 10 lat. Czyżby zdradziła, że jest zakochana? Wyobrażam sobie siebie u boku mężczyzny, którego kocham i który o mnie dba. W ogródku widzę bawiące się dzieci. Większość marzeń mam nadzieję, że już będą spełnione. I oczywiście będę szczęśliwa. I mam nadzieję, że dalej będę pomagać innym, dodaje Joanna. Joanna od początku nie ukrywała, że praca na wsi nie jest dla niej żadną nowością i udowodniła to chętnie pomagając Kamilowi. Dziewczyna mimo młodego wieku ma ustalone priorytety i idealnie odpowiadają temu, o czym marzy Rolnik. Wygląda na to, że para świetnie do siebie pasuje, a w finałowym odcinku 8 edycji Rolnik szuka żony okaże się, czy faktycznie zdecydują się na związek. W nowym odcinku Rolnik szuka żony 8 w gospodarstwie Kamila emocji nie zabraknie. W zwiastunie widać rozpłakaną Izę, którą przytula Rolnik. Co się wydarzy w 7 odcinku? Czy Iza płacze ze szczęścia, a może wprost przeciwnie? Tego dowiemy się już w niedzielę o 21:15.